Hej, z tej strony Anna, a to podcast Kultura Horroru. Z góry przepraszam, jeśli mój głos nie będzie tak dawał radę jak zazwyczaj, ale no po protestach trochę go sobie nadwyrężyłam. Dziś w podcaście przedstawię Wam horrory dekady od roku 2011 do 2020. Postaram się trochę uzasadnić moje wybory, dlaczego te akurat filmy wpisałam na tę listę i choć nie wszystkie horrory z tej listy są moimi ulubionymi, to mimo wszystko uważam, że w pewien sposób wpłynęły na kino grozy oraz to, w którą stronę ono się obecnie rozwija. Jeszcze tylko przypomnę, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Możecie się z nią zgadzać bądź nie, macie do tego pełne prawo. Chętnie przeczytam Wasze propozycje, z którymi możecie się podzielić na moim profilu na Instagramie Kultura Horroru. A teraz zapraszam do wysłuchania. Jako pierwszy horror na mojej liście właściwie to znalazły się dwa horrory. Znalazły się tak zwane post-slashery, czyli postmodernistyczne filmy grozy, które w ciekawy sposób bawią się konwencją gatunku, jakim jest slasher właśnie. Jednocześnie oba filmy robią to w zupełnie inny sposób. Zacznijmy od Krzyk 4 Wesa Cravena z roku 2011. Znana z pierwszej części Sydney Prescott wraca właśnie do rodzinnej miejscowości Woodsboro w ramach promocji własnej książki. Wraz z jej przybyciem rozpoczyna się seria morderstw na nastolatkach, tak jak przed laty. Krwawe zbrodnie wracają jak fatum nad miasteczkiem. Pytanie to co zawsze, kto i dlaczego zabija? Seria Krzyk jest chyba w większości, o ile nie wszystkim, dobrze znana. Pierwsza część ukazała się w roku 1996. Była świetnym pastiszem gatunku. Craven jako już legenda slasherowych produkcji po zamknięciu serii Koszmar z ulicy Wiązów, która ostatecznie zaczęła zmieniać się w prawdziwy koszmar samego reżysera, stworzył Krzyk jako ironiczny obraz gatunku, którym Wes Craven zajmował się już od lat. Wytyka i w pewnym stopniu wyśmiewa pewne schematy występujące w slasherach. Skupia się także na ikonografii postaci i cechach, jakie standardowo by posiadały. Drugim post-slasherem jest Dom w głębi lasu w reżyserii Drew Goddarda z tego samego roku. Zaczyna się zwyczajnie, mogłabym powiedzieć, że jak klasyczny slasher, czyli grupka znajomych w ramach przerwy wiosennej wyjeżdża do domku w głębi lasu, a gdzieżby indziej, by tam zacząć ginąć po kolei. Jednak na tym zwyczajność się kończy, ponieważ mamy tutaj jakąś firmę, której historia właściwie dzieje się równolegle z historią naszych nastolatków, a później obie linie fabularne zaczynają się łączyć w całość. Dom w głębi lasu to produkcja, którą można by ująć jednym hasłem. Od fanów dla fanów. Drew Goddard niejednokrotnie w wywiadach wspominał o swoim wielkim sentymencie do gatunku, jakim jest slasher, i ten sentyment da się tutaj jednak wyczuć. Dosłownie na każdym kroku i w każdym zawartym easter eggu. Kolejną produkcją na mojej liście jest, a jakżeby inaczej, no nie mogłoby zabraknąć, obecności Jamesa Wana z 2013 roku. Lorraine i Ed Warrenowie są demonologami, którzy zostają poproszeni o pomoc przez rodzinę Perronów, których to dom nawiedza dziwna i coraz bardziej agresywna obecność. Choć przyznaję, że z biegiem lat coraz mniej mi się podoba obecność. Zlewa się dosyć w jedną taką jednolitą masę z wieloma podobnymi produkcjami, to jednak ten horror jest odpowiedzialny za kilka ważnych naprawdę rzeczy. Po pierwsze, rozpoczął erę horrorów jako gigantycznych blockbusterów o wysokim budżecie. Po drugie, utwierdził pozycję Jamesa Wana w kinie grozy, który stworzył ze swej serii niezły monopol. No i co najważniejsze, obecność rozpoczyna uniwersum grozy, na które składa się około 8 produkcji i co sezon wielu fanów horrorów czeka na kolejne odsłony. Dalej na liście mam dwa tytuły, które też raczej do ambitnych nie należą, ale
zaraz usłyszycie, o co mi dokładnie chodzi. Mowa tu o Cybernatural, Leo Gabriele, 2014 roku i Cam Daniela Godhabera 2018. Cybernatural, znany także pod nazwą Unfriended, opowiada historię grupki znajomych, którzy kontaktują się ze sobą na wideorelacji na Skype'ie. Do ich rozmowy dołącza się tajemniczy anonim, który okazuje się być niedawno zmarłą dziewczyną z ich szkoły. Cam to film o Alice, dziewczynie, która nagrywa pokazy na portal erotyczny i gdy zaczyna wspinać się po stopniach popularności, nagle ktoś przejmuje jej konto. Ale nie tylko. Umieściłam tu te horrory, ponieważ już od jakiegoś czasu można zauważyć w kinie grozy nowe pole do działania zła i jest nim internet. Wraz z szybkim rozwojem technologicznym wzrastają społeczne niepokoje, ponieważ owszem, mamy coraz większe możliwości, ale i mamy coraz mniejsze poczucie kontroli nad nimi. Myślę, że jest to znamienne dla naszej ery cyfrowości i stanie się pewnego rodzaju symbolem naszych czasów. Teraz chciałabym Wam kilka słów powiedzieć o remake'ach. Pewnie pamiętacie czasy, gdy w latach 2000-2010 w kinach mnożyły się jak grzyby po deszczu. Koszmar z ulicy Wiązów, Halloween, Piątek 13 i wiele, wiele innych. Najczęściej sięgano po produkcje z lat 80., które niejednokrotnie należały do tak zwanych sleeper hit, czyli produkcji o niskim budżecie, które po premierze zyskiwały nawet kilkukrotnie wyższy zysk. Ten, kto oglądał te remake'i, ten wie, że rzadko kiedy były dobre, ale kilka takich na szczęście udało się trafić. Jako pierwsze Martwe Zło, a jakże, czyli remake klasycznego horroru Sama Raimiego w reżyserii Fede Alvareza z 2013 roku. Fabuła dużo się nie różni od oryginału, czyli znów grupka nastolatków jedzie do domku w lesie, gdzie przypadkowo wypuszcza demona. Świetnie przeprowadzony horror gore. W uwspółcześnionej, ale wciąż bardzo krwawej wersji. I o ile ten remake jest bardzo wierny oryginalnej produkcji, to kolejne moje punkty z tej listy są bliżej inspiracją aniż kopią pierwotnego horroru. A więc kolejny remake to Czarne Święta Sophie Takal z 2019 roku. Czy bardzo lubię ten horror? Szczerze mówiąc, nie mam do niego jakiegoś ogromnego sentymentu, ale uważam, że jest to mega ciekawy koncept z wykorzystaniem ważnych społecznie tematów, chociażby gwałtów na kampusach, które są ogromnym problemem w Stanach Zjednoczonych oraz problemów współczesnego feminizmu i siostrzeństwa. Następnym filmem jest, nie mogłoby go tutaj zabraknąć, czyli Niewidzialny Człowiek, Lee Wainella. Przepraszam, jeśli przekręcam nazwiska niektórych twórców, jednak jest czasem ciężko, uwierzcie mi. Ale wracając, Niewidzialny Człowiek również wpisuje się w ten trend wykorzystywania tematów współczesnych problemów społecznych i to, myślę, jest kolejny ważny trend w naszych czasach, czyli produkcje z wątkami zaangażowanymi społecznie lub nawet komentarzami twórców do obecnej sytuacji. Co też warto podkreślić, od ostatnich 10 lat remake również zmienił swoją formę. Pojawia się coraz rzadziej tak naprawdę w naszych kinach, a jak już, to częściej twórcy sięgają tylko trochę po główny wątek z oryginalnego horroru. Można by się zastanowić nad tym, czy dalej jest to remake, czy już coś zupełnie innego, bardziej na przykład po prostu zwykła inspiracja. Kolejną produkcją na mojej liście horrorów dekady jest Obcy Przymierze Ridleya Scotta z 2017 roku, czyli powrót powoli kultowego już reżysera Ridleya Scotta do serii, którą zostawił wiele lat temu i pozostawił ją do kontynuacji innym twórcom.
Specjalnie nie wymieniam tutaj Prometeusza, bo to trochę skomplikowana sprawa, biorąc pod uwagę, że miał być filmem, który rozpoczyna nowy rozdział historii obcego, a jego najważniejszy element został zakończony bezpardonowo już na początku przymierza. No i sądzę, że raczej to zostanie zapamiętane jako jeden z największych błędów dekady, aniż sukcesów, ale już cóż. Z Przymierzem wiem, że jest trochę podobnie, bo ten film ma zarówno tylu zwolenników, jak i przeciwników. Ja osobiście należę do tej pierwszej grupy, ale ta produkcja znalazła się tu m.in. dlatego, że jest to powrót do kultowej serii horrorów science fiction, czyli Alien. I wydaje się, że Ridley Scott ma chęć rozwinąć to nie tylko jako serię, ale i uniwersum. Na razie jednak pozostaje nam czekać na to, co Ridley znów wymyśli. Teraz przejdę do horrorów, które bazują na motywie przekraczania ludzkich granic moralności i zepsucia społecznego. Nie jest to oryginalny temat, jednak ciekawie będą mogły obrazować nasze problemy, do których należy choćby wykorzystywanie władzy i statusu do własnych niecnych celów, krzywdząc jednocześnie innych. Jako pierwszy Noc oczyszczenia reżyserii Jamesa de Monaco, 2013 roku. Historia z gatunku Home Invasion, niby nie wyróżniająca się zbytnio akcją, ale wyróżnia się konceptem, który przedstawia nam Amerykę jako państwo, można by powiedzieć, totalnej wolności. Horror usytuowany jest w bliskiej, acz dystopijnej przyszłości, w której zamiast prezydenta mamy grupę ojców założycieli, którzy zarządzili organizację raz do roku, nocy, podczas której można będzie dokonać dowolnej zbrodni i nie zostać ukaranym, czyli tak zwanej czystki. Ma to na celu rozładowanie napięć społecznych, jednocześnie stwarza okazję dla nowobogackiego środowiska Amerykanów z przedmieść do wylania swojej frustracji na ulicę, na osobach potrzebujących, takich jak bezdomni. Kolejny film, Starry Eyes, czyli po polsku Gwiazdy w oczach, reżyserii Kevina Kolsza i Denisa Widmayera. Fabuła opowiada o młodziutkiej dziewczynie, która chce spełnić swój American Dream i chce tego dokonać tak bardzo, że jest zmuszona przekraczać swoje moralne granice. Jest też pokazane, jak za pomocą wpływów manipuluje się osobami, które aspirują do podwyższenia swojego standardu społecznego lub ekonomicznego. Obie produkcje mówią o wykorzystywaniu i łamaniu zasad moralnych, które są społecznymi dylematami i są nimi od wieków. Jednak przez ostatnie lata można zaobserwować, że przy co róż wychodzących awerach o wykorzystywaniu seksualnym, czy nawet celebrytyzacji areny politycznej i obniżeniu poziomu rozmowy na debatach, które to oglądamy jak roast, a nie merytoryczną dyskusję. Socjolodzy dywagują nad przyczyną tej rosnącej potrzeby pierwotnych popędów w świecie, gdzie mamy możliwości wyboru dobra o naprawdę bardziej jakościowych treści, a jednak dużo chętniej sięgamy po te prymarne. Przejdę teraz do kilku horrorów, które ujmę jednym hasłem. Renesans horroru. Chodzi o erę odrodzenia się tego gatunku, którego groza zaczyna korzystać z alegorii, metafor, a nawet jungowskich czy freudowskich pojęć. A także, jak już wspomniałam wcześniej, wpisuje w swoją narrację społecznie zaangażowane treści. Jednym z takich horrorów jest Babadook reżyserii Jennifer Kent z 2014 roku, o którym nagrałam Wam podcast właśnie z analizy z wykorzystaniem Junga i Freuda. Uważam go osobiście za horror, który wznawia tą erę. Erę horroru, który nie tyle straszy flakami czy krwią, a bardziej tym, co tkwi w nas lub po prostu w ludziach. Podobnie na mojej liście znalazły się Coś za mną chodzi Davida Roberta Michela z 2014 roku, które wykorzystuje motyw choroby przenoszonej drogą płciową, francusko-belgijski Raw, w polskim tłumaczeniu Mięso w reżyserii Julie Ducournau, nie znam francuskiego, więc bardzo przepraszam, z roku 2017,
odwołujący się do freudowskiej teorii, a także do kwestii feminizmu. Tych produkcji jest coraz więcej, co też mnie osobiście bardzo zadowala, bo o ile czasy horrorów Krew dla krwi potrafiły być super, to jednak ja jako widz wolę treści, które nie są mi rzucane na tacy i mogę je interpretować na swój dowolny sposób. Przechodząc dalej, zebrałam tu aż 6 filmów, które same w sobie naprawdę są wyjątkowe, poza jednym, którego ja osobiście nie lubię, choć wiem, że pewnie wielu z Was bardzo go lubi, ale chciałam też w tym miejscu skupić się na ich twórcach, a niż na samych filmach, ponieważ sądzę, że w ciągu kolejnych 10 lat staną się nawet czołowymi twórcami horrorów, co zresztą już się dzieje. Jako dwa pierwsze The Witch 2015 i The Lighthouse 2019 roku, czyli reżyser Robert Eggers. Eggers, zanim zaczął pracować w filmie, początkowo zajmował się reżyserią w teatrze. I według mnie to widać w jego filmach. W jego filmach nie ma natłoku dialogów, bardziej skupiamy się na symbolice i alegorii, a także świetnym wykonaniu operatorskiej roboty. Eggers bardzo dba o oprawę wizualną, która ma nam więcej mówić aniż słowa wypowiadane przez bohaterów. Kolejny twórca to Ari Aster, reżyser Midsommar z 2019 roku i nielubianego przeze mnie dziedzictwa Hereditary z 2018. O ile ja osobiście nie za wiele dostrzegam w dziedzictwie, pewnie wielu z Was tak, więc tym bardziej bym prosiła, żeby na przykład mi napisać swoje odczucia, swoją interpretację dziedzictwa. Może dostrzegę w nim wtedy jakiś urok. Póki co niestety tak nie jest. Ale wracając, poza samym dziedzictwem, no to Midsommar był dla mnie istną ucztą, zwłaszcza wizualną. Mogłabym powiedzieć, że było to wręcz narkotyczne doznanie przez swój impresjonistyczny obraz. Aster w swoich filmach zwraca szczególną uwagę na aspekt folkloru, wierzeń, kultów oraz przede wszystkim właściwie na detal i jego wymowność, co mimo wszystko jest rzadkością w horrorze. And the last but not least, Jordan Peele, reżyser takich filmów jak Get Out 2017 roku i Us z 2019 roku. Nie mogłoby go tutaj zabraknąć. Reżyser, który wszedł do kina grozy dosłownie wyważając drzwi i zdobył Oscara. Peele porusza bardzo ważne tematy dla Stanów Zjednoczonych, czyli aspekt rasizmu, który kryje się nawet pod uśmiechem sympatycznego sąsiada. Po obu filmach można stwierdzić, że Jordan Peele jest świetnym obserwatorem i umie dostrzec fałsz po prostu społeczny, który ma nie jedna osoba w sobie. A co najważniejsze, to, że potrafi pokazać to na ekranie. Osobiście nie mogę się doczekać, aż zobaczymy pod jego czujnym okiem przeprowadzony i wyprodukowany film Candyman, który ma się ukazać chyba w przyszłym roku. Wiem, że miał się chyba okazać w tym, ale nie jestem pewna, czy to pewnie zostało przesunięte ze względu na koronawirusa. Ale nie zmienia to faktu, że ja osobiście nie mogę się doczekać, bo sama historia Candymana jest przeciekawa i uważam, że w pewnym sensie wpisuje się w konwencję, jaką obrał właśnie Peele. Podsumowując, 3 świetnych reżyserów, o których na pewno jeszcze nie raz usłyszymy. Choć wampiry w kinie grozy były i są pewnego rodzaju standardem, bo to w końcu od nich się wszystko zaczęło, w końcu Nosferatu, to jednak trafiły się w ciągu tych 10 lat 2 naprawdę świetne filmy, które w zupełnie inny sposób ogrywają już mocno wymęczony content. Pierwszym z nich jest
Co robimy w ukryciu? Reżyserii Taiki Waititi Jamena Clementa z 2014 roku, czyli Wampir w formie prześmiewczej. Twórcy ironizują klasyczny wizerunek hrabiego w pelerynie, wykreowanego wieki temu. Dodatkowo został nakręcony w formie mokumentu, którą to pewnie kojarzycie z serialu takiego jak The Office. Twórcy bawią się konwencjami i żonglują momentami tak bardzo żenującymi, takimi żenującymi żartami sytuacyjnymi, że no ja przyznam szczerze, że mam bardzo małą tolerancję, aczkolwiek widzę w tym naprawdę duży urok. I niby połączenie horroru z komedią nie jest niczym nowym, to jednak to ta forma horroru mokumentalnego, jakby można by powiedzieć, wryje się nam długo w kinematografii grozy, tak coś czuję. Następny film i już ostatni z tej wampirycznej sfery, czyli Tylko kochankowie przeżyją, reżyserii Jima Jarmusza z 2013 roku. Jest zupełnie czymś innym od produkcji Waititiego. Mamy tutaj horror z dużą ilością dramatu i romansu, który ukazuje nam wampira romantycznego, tyle że w epoce nowoczesności, który to kontempluje nad własną egzystencją. Naprawdę mogę Wam tutaj go z czystym sumieniem polecić. Nie tylko na Halloween. Ostatni film na mojej liście to, no jakżeby inaczej, Halloween reżyserii Johna Carpentera z 2018 roku. To był film, na który wierzcie mi, że jak gruchnęła tylko wiadomość, że ma być, to ja już nie mogłam się doczekać. I się nie zawiodłam. Cudowny powrót po latach zarówno Johna Carpentera, jednego z najlepszych twórców horrorów z lat 70. 80., jak i wspaniałej Jamie Lee Curtis, królowej z krzykiem na ustach. Jednak nie tylko dlatego ten horror znalazł się na tej liście. A chodzi bardziej o motyw traumy, jaką przeszła Lori, co rzutowało później na jej całe życie i całą jej rodzinę. Dodatkowo mamy tu ciekawe zmodyfikowanie i ogranie wątku Final Girl, a właściwie powinnam już powiedzieć Final Girls. Jest to ciekawy slasher o zrównoważonych siłach pomiędzy antagonistą a protagonistką, przez co nie mamy tylko uciekającej damy w opresji przed straszliwym monstrum, tylko prawdziwą walkę kobiety o swoje przetrwanie i jej najbliższych. I na koniec, no bo w końcu wspomniałam, że to był ostatni film, no ale zamykam moją listę serialem. Tak, serialem. Chciałabym wyróżnić tutaj serial American Horror Story produkcji Ryana Murphy'ego z 2011 roku, który ma już 9 sezonów. Jak wiadomo, z tymi sezonami no bywało różnie, no ale taki trochę urok jest serialu. Ja osobiście najbardziej polecam Asylum, Coven i 1984. To, co jednak jest wyjątkowe, to dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy z sezonów ma inny temat i inną historię. Choć zazwyczaj są dokładnie zaopatrzeni w tą samą obsadę, wszystko to składa się nam jak zbiór strasznych historii. No, świetne. A po drugie, to aspekt wizualny i aktorski. Ryan Murphy ma bardzo kolorowy i jaskrawy styl, co widać zwłaszcza w późniejszych sezonach, które jakby może nabrał odwagi i pewności własnych umiejętności. A co do kwestii aktorskich, to mamy tutaj istny miks od aktorów, których po prostu znamy jako legendy, jak na przykład Kathy Bates czy Jessica Lange, aż po mniej znanych, którzy dopiero rozpoczynali swoją karierę, przez co świetnie się to ogląda, jak lawirują wspólnie na ekranie. No i już. I to cała moja lista produkcji dekady. Tak jak wspomniałam na początku, nie była to lista ulubionych produkcji. Znalazły się tutaj też te, których osobiście ja nie lubię, ale wiem, że naprawdę miały też spory wpływ. Starałam się podejść do tego subiektywnie, ale też z jednak jakimś dystansem. Starałam się i miałam nadzieję wybrać przede wszystkim te, które były najważniejsze.
No i oczywiście zachęcam do tworzenia własnych list z horrorami dekady w komentarzach na moim Instagramie Kultura Horroru lub wysyłania do mnie na priv, również możecie to zrobić też na Instagramie. Mam nadzieję, że któryś z tych horrorów będzie Waszym wyborem na tę, a jakże straszliwą noc. Ja już odpalam w tym momencie uszykowane filmy grozy, zajadam domowe ciastka w kształcie duchów i otwieram czerwone wino. A więc nic nie pozostaje mi więcej niż życzyć Wam wesołego Halloween i do usłyszenia następnym razem.